A, i najlepsze czat, o mój Boże, no Szambo wyjeb... Najlepsze czat, dzwonię dzisiaj do tego przewoźnika, co mnie wozi, ja się pytam, dzień dobry, jak z tymi testami wygląda? A oni, na stronie wszystko opisane. A ja mówię, proszę pani, dzwonię do pani, żeby się dowiedzieć, bo nie mogłem tego znaleźć na stronie, tak? Na stronie jest wszystko napisane, proszę sprawdzić, przecież www, nie wiem, coś tam, Eurotunel, może pan sprawdzić. Proszę pani, nie chce mi się teraz sprawdzać, zadzwoniłem do pani, pani jest z pomocy obsługi klienta, zapłaciłem 2000 zł za te zasrane bilety, za dwa miejsca, bo trąbkę ze sobą wiąże, proszę mi powiedzieć, co mam zrobić! A ona, no dobrze, dobrze, już sprawdzam. Tak, no, potrzebuje pan testu na koronawirusa? Ja mówię, tak wiem. A mówię, już mam umówioną wizytę, a ona, gdzie ma pan umówioną wizytę? A mówię, w NHS. NHS to jest National Health Service? Tak jest NHS? Od czego to jest? Takie, jak to jest? National... Jakie, od czego to jest skrót? National Health Service, tak, National Health Service. To jest taka służba zdrowia brytyjska, nie? Czyli coś, jak ja mam swój taki... insurance number, czyli taka jakby takie zdrowotne ubezpieczenie, to mam za darmo tam, 3 razy w tygodniu mogę sobie test wziąć tam, za darmo w NHS-ie, nie? Że mogę sobie po prostu kiedy chcę ten i sobie przychodzę i robię i cyk, nie? I ja mówię, tak, tak, mam już na jutro test umówiony, także nie ma problemu, będzie 48 godzin przed wjazdem na teren Francji, a pani, aha, a gdzie pan ma? Ja mówię, NHS. A ona mówi, ale to musi być prywatne. Ja mówię, jak to prywatne? Ona, no nie może być NHS, bo my nie uznajemy NHS-u. Mówię, jak to pani, to jest National Health Service, tak by pani przyjechała do Polski i powiedziała, że nie akceptuje pani służby zdrowia kompletnie, a pani, no proszę, no nie akceptujemy, musi pan prywatnie. Mówię, aha, zajebiście. Czad, znalezienie jakiejś prywatnej tego, to zesranie się, znalazłem jakieś 50 minut drogi ode mnie i jutro, jedyny termin wolny był jutro 9 rano. Czyli ja muszę z domu wyjechać o 8 rano, żeby tam się dotelepać na 9, cyknąć sobie ten test, żeby mieć wyniki na sobotę. Rozumiesz to?